Cześć, witajcie, ja jestem Faust, a to jest Europa Universalis 4 Apokalipsa. No i cóż, zrobiliśmy porządek w Ameryce, mamy już wszystkie reformy, spłaciliśmy długi, mamy pieniądze na nową, nowoczesną armię, czekamy tylko na manpower, no i trzeba by ogarnąć też trochę inflację. No nie widzę gościa od inflacji, spróbujmy wyrzucić tego. No i proszę, i mamy gościa od inflacji. Wystarczy chcieć. Dodatkowe jeszcze punkty też są spoko. Jak to zmieni? 21, czyli o rok. No to fajnie, zawsze dobry rok, nie? Możemy wziąć też gościa tutaj od dyplomatycznych. No i na razie nam to wystarczy. Militarne są w porządku. Kiedy nam wybuchnie rebelia? Już niedługo. Znowu mamy szmuglerów. Nic na to zbytnio nie poradzę. Mogę taniej trochę zbić sobie inflację. No i zrobię tak w sumie. Lubię mieć inflację poniżej 15 punktów. Jak już muszę mieć inflację, to przynajmniej poniżej 15 punktów. Naprawdę. Zbuntowali się, ale nic nie mogą zrobić zbytnio. Dobra. Okej. Gdzie dokładnie? Ach, Kanul. To jest gdzieś tutaj, prawda? Tak. Ustawmy się na pozycji obronnej. Expansion of the Tenochtitlan Main Temple. No cóż mogę powiedzieć. Fajnie, że dostaniemy za to punkty, więc chętnie zainwestujmy. Trochę hajsu na to pójdzie. Pilgrimage to Cholula. Też dostaniemy 25 Diplomatic Power, chętnie. No, wybuchajcie. Okej, tutaj wybuchli miejscowi. O, Good Omens, Stability za darmo, fajnie, fajnie. Overextension zaraz zejdzie, zaraz nasza misja się powiedzie. Okej. Teraz misja na manpower, a potem misja na miasto z kolonii. Kultura akceptowana, Jukatek. Zobaczmy właśnie mapę akceptowanych kultur. Nie, przepraszam, to jest ta mapa. Akceptujemy tylko Jukatek, no i te są tymi samymi kulturami z tej samej grupy kulturowej. No tych nie akceptujemy, no ale cóż. Może kiedyś się zmienimy właśnie z tego względu. Nie jest to drogie. Development tutaj jest dosyć niski. Czekamy, aż nam się zbuntują wieśniacy. Tu mi się to nie podoba, ale ten separatyzm też powoli spada, więc luzik. No, zbuntują się oni kiedyś, czy nie? Właściwie, jakby tak pomyślał, jakby stanął na Manii, to na Manii już się nie chcą zbuntować, więc jakby już mieli się buntować, to tylko na Ahkanul. Zobaczymy, czy się tam zbuntują. Jeśli tak, to damy im radę, jeśli nie, to dobrze. Okej. Dobra, już powoli schodzi poniżej 16. Inflacja, fajnie, gość robi dobrą robotę. Znowu widzę portugalską armadę. To są statki z transportowymi też. Kurczę, nie podoba mi się to. Ostatnim razem, jak jacyś Iberyjczycy przypłynęli do Meksyku, skończyło się to totalną rzezią. Dobra, wreszcie są buntownicy, oczywiście ich tam ściśniemy. Dobra, załatwione. Legitimacy już też wskakuje do setki. Czy ktoś nam chce się jeszcze buntować? Tutaj nikt. Tutaj jakieś drobne. Zaraz zaradzimy temu. W ten sposób. No i tyle. Możemy już przerzucić wojsko gdzieś w lepsze miejsce. Możemy pomyśleć, co możemy tutaj wybudować. Forty tylko możemy budować, tak? No nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, bo te forty pierwszopoziomowe są dla
Europejczyków pestką tak naprawdę, a nam to odbiera bardzo dużo war score'a, tak więc no nie wiem, czy się opłaca. Może tylko w Meksyku zbudujemy ten fort. Odbudujemy praktycznie w Meksyku fort. Nic więcej nie jest mi zbytnio potrzebne w tym momencie. No i udało się utworzyć pierwszą kolonię. Okej. Wysyłamy w takim razie na drugą. Myślę, że trzy oddziały ochronne dla kolonizatora są w porządku. Możemy już też wrzucić najemników i niech nowym typem jednostek będą jednostki obronne. Forest Warriors brzmią nieźle. Tak więc tak. Idziemy na Borrado. Inflacja. Ile tej inflacji? 0,5 punkta. Nie. Use caution. Nie ma co się w inflacji tak, kurczę, wiecie. Dobra, wyjdźcie tutaj. Wy tutaj. Kiedy będziemy mieli konnicę? A, już za chwilę. Dobra, to trzeba pomyśleć, jakie oddziały byśmy porobili, żeby też zawarła się w nich konnica. 24 tysiące możemy mieć. O, w ogóle stopper, reset i start. Nie wiem, już kilka minutek w sumie graliśmy. Kurczę, no brakuje mi tylko... brakuje mi kolonizatorów, no bo szybko się z tym uporałem. Myślałem, że zajmie mi to dłużej, naprawdę. Na początku jak myślałem, wow, przecież pięciu wasali aż zdobywać i tak dalej, no to jest niemożliwe. A jednak, okazuje się, że jednak nie jest to takie trudne. 5 razy 5 wasali. Dobra, jak wygląda mapa autonomii? Nie jest tak strasznie. Może pozmniejszam gdzieś, gdzie niegdzie. Mógłbym, ale nie wiem, czy warto, bo w sumie jakby przyszli kolonizatorzy i chcieli naprawdę długo oblegać mój kraj, to mogłoby to zaszkodzić mojemu państwu i niestety być kiepskim pomysłem. O, możemy wysłać do Rio Grande człowieka. Dobra, niech przesyła pieniądze do Meksyku. Ciekawe, czy to coś da. 0,19 teoretycznie. No dokładnie, 7 dukatów już przesyłamy. Znaczy zbieramy w Meksyku. Więc no nieźle, nieźle, nie powiem. I mamy następcę 3-4-3. Też jest naprawdę niezły. Montezuma 1-4-4. No boli ta administracja, ale przynajmniej w dyplomatycznych nie jest tak tragicznie. Możemy wziąć stability albo pieniądze. Weźmy pieniądze, myślę. Chociaż stability? Nie, weźmy pieniądze. Bo stability możemy dostać w tym evencie, co dostajemy dobre omeny. No. Manpower prawie na maksie, więc może zrekrutujmy sobie tak ze 3000 kolejne. Jakbym zmniejszył tutaj autonomię, to nic się nie stanie. Dobra. Wśród azteckiej kultury, czemu nie? Tam zmniejszymy. Tutaj nie mogę, poza tym niespecjalnie się opłaca. Dobra. Tutaj mógłbym. Właściwie... A, pozmniejszam tą autonomię. Nikt mi się raczej buntować nie będzie. A nawet jeśli to... To co? Dobra, tutaj się nie opłaca już. Tutaj ewentualnie można. Tutaj też. No i tutaj raczej już sama zejdzie. Nie ma co aż tak dużo tej autonomii sobie nabijać. No. Jest dobrze, myślę. Jak na razie. Możemy zmniejszyć też maintenance trochę. Możemy sobie wziąć gościa też od militariów. No bo czemu nie? Skoro jest... wolne miejsce, no to czemu by nie? Utrzymanie też fortów da nam armię tradycyjną, prawda? 0,15 aż. Ile zarabiamy? Fort kosztuje złoty 15, to jest sporo. Pomyślmy. Mógłbym teoretycznie jeszcze dwa takie forty mieć. Tak się zastanawiam w tym momencie. To jest... No, zastanawiam się właśnie w tym momencie. O, mógłbym mieć w sumie też drugą kolonię.
Kakaks też 200 aż, ale płaciłbym za nią 4 dukaty aż. A to się nie wygląda, jakby miała się już kończyć niedługo. No ale aż 200 to jest sporo czasu. No dobra. Zainwestujmy w takim razie w nową kolonię. Kakaks też. This is good news. No i miałem rację, tracimy 4 dukaty, tracimy 4 dukaty. To boli. To boli bardzo. No ale cóż, nie ma wyboru większego. No i tutaj też wzrost jest dosyć biedny. Kurczę, no nie wiem, czy to mi się opłacało. No ale, no trudno, no. Jakoś sobie poradzimy. Mixę dostanie unrest. Gdzie jest Mixę? Tutaj. No dobra, przeżyjemy to jakoś. Powinien wam szybko spaść, zanim będziecie chcieli się buntować. Tak mi się wydaje. Asymilacja plus 100 do Borado. Bardzo dobrze. To na pewno poprawi szansę szybszego wzrostu. Dobra, i myślę, że możemy zbudować jeszcze dwa forty. I niech to będzie właśnie Mixę i Tehuantepec. Taka brama do właściwego Imperium Azteckiego. Już Yucatan, myślę, że Yucatan, znaczy Yucatan, półwysep Yucatan, jak ktoś nie wie właśnie, będę się starał używać poprawnych nazw geograficznych. To jest właśnie półwysep Yucatan. Tak mi się wydaje. Kurczę, żebym teraz tylko się nie zbłaźnił. No mniejsza. Właśnie Yucatan jest takim miejscem, gdzie głównie się koncentrują kolonizatorzy. Tak więc może im właśnie Yucatan oddam. Punkty, punkty, punkty. Yucatan może im oddam. A tutaj sobie zrobię właściwe imperium. Będę mógł się zwesternizować i odbiję utracony Yucatan. Przynajmniej taki jest plan. Ale gdzie są kolonizatorzy? Nie mam bladego pojęcia. Mamy 1522 rok, a oni dalej nie przychodzą. Aż się musiałem napić soku z wrażenia. No bo to jest bez sensu, no nudny strasznie. Raz tak miałem też, że jak grałem Aztekami, to Hiszpania zjadła Portugalię. Nie wiem czemu, ale Hiszpania normalnie zjadła sobie Portugalię. No zdarzają się takie sytuacje. Mam nadzieję, że nie w tej grze. Bo jak widzicie, jest naprawdę dobrze, nie? I teoretycznie już jestem przygotowany na następną część tego let's playa, że tak powiem. No, Kokomesz już chce się buntować. No dobra, zaraz z nimi porozmawiamy po swojemu. Tak więc będę może szedł w tę stronę, bo oni też często na Florydzie się kolonizują. Fajnie by było o recovering economy. Misja wykonana. Turn Borado into a city czy create an army for our nation. Mamy aż prawie 30 tysięcy możliwych dla wojska. No nie wiem. Albo Borado w miasto. Borado w miasto. To mi da base production dla Borado. Okej. No, tak więc możemy sobie porozmawiać, jak tam życie. Napiszcie, co tam u was słychać. U mnie jest całkiem ciekawie, muszę wam powiedzieć. Jak już będę miał kamerę do vlogowania, to opowiem wam właśnie, co się teraz u mnie dzieje, a można by napisać o tym całkiem ciekawą książkę w XIX wieku. W XIX wieku to jest taki celowy zabieg, nieważne, opowiem wam, jak już będzie czas. Teraz nie chciałbym zbytnio w sumie nic mówić na ten temat. Zobaczmy, jak nasze Army Tradition wygląda. Army Tradition is changed by minus 0,33 za decay, ale mamy za forty plus 0,45, więc jest nieźle. Dobra, robimy szybko core. Create an army for our nation. No dobra, myślę, że to nie jest taka głupia decyzja. Teraz wyślijmy tutaj kolonizatora. Nie wiem właśnie, czy jedna, czy dwie kolonie na raz. Bo w sumie dużo nam to nie daje tak naprawdę. To jest też beznadziejne miejsce. Wow.
Skąd ja to wiem? Przecież nawet nie mogę zobaczyć Hesji. I czemu to Hesja jest cesarzem? Co się dzieje? Czy mogę zobaczyć? No nie, widzę tylko siebie jako państwo. Co za bezsens. Nie powinienem dostawać takich powiadomień. Pewnie odwołanie reformy jest jednak jakąś formą w sumie. Powiadomień takich rzadkich, że programiści zapomnieli ich jakby wyłączyć z tego okręgu ludzi, którzy nie mają dostępu nawet do tego miejsca. No dobra, mniejsza z tym. Moment, jak te forty właśnie blokują? Ten fort blokuje te trzy prowincje, ten fort te trzy, a Meksyk blokuje wszystko wokół. Brakuje na przykład fortu w Sihuatlanie albo Tohankapanie. I tutaj byłaby kolejna brama fortów. No, to jest w sumie coś, co można by zrobić w przyszłości. Okej. Jest dobrze. Nie jest źle, mogło być gorzej na pewno. Zawsze mogło być gorzej, to jest moje motto. Nie wiem, czy mądre. Niekoniecznie. O 50 administrative power za darmo i możemy wziąć kolejną technologię. Spoko. Pewnie technologicznie już odstajemy totalnie. Oni mają jakieś 10 levele. Właśnie minus jest taki, kiedy późno przychodzą kolonizatorzy, że ta różnica napiętrza się strasznie. Jest już ogromna. Dobra, mając 30 tysięcy wojsk. Nie wiem, tak z 10 tysięcy to będzie konnica, no to jeszcze 7 mogę zrobić. Nie no, mam 10 tysięcy? No chyba. No? Nie, 9 tysięcy. Dobra, to 21. Moment. Liczę matematycznie, jak ładnie podzielić na przykład na 3 armie wojska. Wiem, to może nie brzmi zbyt mądrze, ale no cóż. Dobra, odwołajmy jednego kolonizatora. Właściwie mamy tylko jednego. Tak, zróbmy tak. Wyślijmy 3 oddziały do ochrony Kohawiltego. I tam już zaczynajmy, bo tutaj jest Rio Grande, prawda? Tak mi się wydaje. Przymusowa utrata duma. Co możemy wydać? Jakoś najmniej punktów w tym momencie mnie interesuje. Możemy dać chyba manpower, prawda? Dokładnie. Chociaż co może takiego... No dobra, niech będzie to... Praise Xipetotek. No, niech będzie to, bo najmniej punktów tracimy przez to. To jest Rio Grande, prawda? Tak jest, Rio Grande. Okej. W takim razie zrekrutujmy sobie kolejnych ludzi. Czyli tak, mając 30 oddziałów, mogę mieć 3 oddziały po... Może inaczej, może będę robił oddziały do force limitu, a nie force limit do oddziałów? No dokładnie. Jaki ogólnie mamy tutaj supply limit? 22, 22, 17... to duży nawet. Dobra, no to... mając 31 tysięcy... Tutaj właściwie nie muszą przecież stać ci ludzie, wszyscy. Niech stoi jeden człowiek. Tutaj też. No. Tutaj ilu jest? 500, tutaj też. Tutaj raczej nie ma też więcej. Więc tutaj nie będzie problemu. Dobra, teraz tak, mamy 14 tysięcy. No i w Ekabie się zbuntowali zaś. Trzeba... Nie, nie zdążę. Nie zdążę tam dojść, zanim zdobędą Ekab. Ale muszę zdążyć, zanim coś innego im przyjdzie do głowy. No, myk, myk. Nie ma czasu. Okej, asymilacja kolejna. Zaraz powinien być
Stes ogarnięty, no i ekap odbity. Dobra, mamy tutaj 14 tysięcy. Dorzucimy, nie wiem. Albo nie, zrobimy tak, 15 tysięcy. Dorzucimy 5 tysięcy konnicy i będziemy mieli 15-5. I ta armia będzie gotowa do następnych... do następnej technologii, która da nam armaty już. Więc to będzie ok. Dobra, czyli plus 5 to będzie 22, 31 odjąć 22 to jest 9. Make a long term investment czy demand payment in full. Long term investment da nam punkty, więc chętnie. Możemy zatrudnić gościa. Straciliśmy gościa od inflacji, to tak bardzo boli. Spróbujmy, może będzie inny. Prestiż. No co jest? Znowu mi się buntują. Nie zauważyłem tego. Co teraz mamy? Production efficiency. Wyrzućmy go. Ma być prestiż. Znaczy nie, Boże, nie prestiż. No kurczę, powiedziałem, że ma być prestiż i dało mi prestiż. Dobra, przynajmniej częściowe. Dobra, tutaj zawalczę z tym. Obronnie będzie łatwiej, a tutaj zaatakuję go. I też wygram, więc luźk. Jeden tu, drugi tu. Jest tax modifier, też nie chcę. Inflacja. Tym razem się nie pomyliłem, powiedziałem dobrze. Może będzie w końcu, no. No, misjonarz nawet się trafił. Ale misjonarz nam nie jest potrzebny. Produkcja. Jest inflacja. Wspaniale. Ha, 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 wspaniale. O, za chwilę zejdziemy blisko 15. Czyli coś, co już jest do ogarnięcia. Dobra, tutaj miał być głównie kolonista, żeby jak najszybciej skończyć tą właśnie w głębi lądu. No taki wielki kraj mamy, tylko 3 forty, to jest dla mnie niepokojące. No ale dobra, poradzimy sobie z tym. Możemy znowu zmniejszyć maintenance. No trzeciej kolonii nie dalibyśmy rady, bo plus 100%, czyli 8 dukatów by nas kosztowała trzecia kolonia. Jakbyśmy się bardzo, bardzo spieli, to dalibyśmy radę, ale to nie ma sensu większego, więc raczej nie. Zamiast tego możemy zbudować 2 forty w sumie. Zarabiamy sporo pieniędzy, więc fort w Tohankapanie i Sitwahlani, prawda? Czy na przykład Yopitsinko. Trudny wybór. Dwie śmieszne nazwy, nie wiem, która śmieszniejsza, którą wybrać. Dobra, niech będzie początkowa koncepcja, czyli Cihuatlan i Tohankapan. Dobra, 2 forciki nowe. No i teraz możemy już spokojnie zbierać pieniądze. Coś mogę zbudować? Marketplace'y. A no, w takim razie to budujemy marketplace'y. Ale właściwie co one mi dadzą? Przecież nie mam tutaj żadnej konkurencji. Za bezsens. No ale dobra, no gdzie indziej będę pakował pieniądze, jak nie w marketplace'y. Więc co, budujemy. Budujemy. Nie no, to bez sensu, bo może będą jakieś lepsze inne inwestycje. A nóż, kto wie? No kiedy? O, temple będziemy mogli zbudować na następnej administracyjnej. W takim razie odwołajmy budowę, na przykład tutaj. Tutaj się przyda tamten marketplace. Ale gdzie jeszcze jest taki w miarę ogarnięty ten trade power? Tutaj plus 5 aż. No nie widzę, ale pewnie w Coahuilteco będzie dobry. Meksyk, Tenochtitlan, Coahuilteco, Cacaxtes. No mniejsza z tym. Dobra, w końcu mamy tą kolonię za sobą. Możemy wysłać gościa tutaj, albo nie, do Karankawy. Niech już się zacznie. Nie mogę. O kurczę, to słabo.
Co, Boże, nie mogę? W takim razie, no co? Poczekamy, aż się skończy tutaj. Straciłem gości od dyplomatycznych, wyrzućmy tego. Przydałby się nam jakiś, który da nam realne bonusy po prostu, a nie Colonial Range. Moral of Navies też nas nie interesuje. Better Relations Over Time, za drogi. Dobra, niech będzie już ten Colonial Range, bo za dużo pieniędzy na tym tracę. No, 11 dukatów, inflacja spada. Army Maintenance w miarę okej. Zaraz weźmiemy kolejną technologię. Myślę, że jest dobrze. Dobra, ponieważ ten odcinek nie był jakiś ultra pasjonujący. Oj, znowu Portugalczycy tutaj pływają. Znowu ich spotykamy. Dziwne blade twarze. Dobra, co się stanie? To już w następnym odcinku, ponieważ ten odcinek był taki dziwny, no. Bardzo taki administracyjny, że tak powiem. Ogarnianie państwa, zapewnianie mu dobrobytu i bezpieczeństwa. No tak więc dzięki za oglądanie. To by było na tyle i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć!